Hej, hej, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Syberii. I znajdujemy się w domu Dany Rose, gdzie mieszkała przed wojną. Jest tutaj teraz jakiś sklep z pamiątkami. Niestety właścicielka nie chce nas wpuścić na piętro, gdzie znajduje się magazyn. Drzwi są tuż pod nosem Frau Higel. Będę musiała ją odciągnąć, jeśli mamy się tamtędy przekraść na wyższe piętra. No właśnie, dość realnie oczywiście podeszła ta właścicielka do sprawy, że nie zna nas na tyle dobrze, żeby dać nam możliwość wałęsania się po górnych piętrach i po ich, jakby nie patrzeć, jakimś tam magazynie, prawda? Czy czegoś nie ukradniemy. Przykro mi, ale musi pani poczekać, Fräulein. No dobrze, muszę poczekać. Czy my możemy w jakikolwiek sposób tutaj zadziałać, żeby na przykład odwrócić jej uwagę? O! Gdybym ściągnęła Frau Higel w tę stronę, mogłabym przejść przez drzwi dla obsługi, niepostrzeżenie wejść na schody. Jak to zrobić? No i tu moglibyśmy czegoś użyć. Pytanie tylko czego? Można było zapytać, a po ile ta pamiąteczka? O nie, to nie jest moja. Skąd ona się tu wzięła? Jaki bait. Wcale żaden się nie zorientował, nie? Że to ona tam to podłożyła. Co to za okropny harmider? Przepraszam pana. Jaki? A, tu cię mam. Okropność. Zdecydowanie nie pasuje do mojego sklepu. Nie sprzedajemy takich tanich zabawek. Oj, Kate. Żaden się nie zorientował, że to ty tam podłożyłaś, że nagle zniknęłaś ze sklepu, nie wychodząc frontowymi drzwiami, prawda? Oj, jak ci często... Świetnie. Frau Higel chyba nic nie zauważyła. Spróbuj teraz znaleźć pokój Dany Rose, Kate Walker. Może trafisz tam na jakieś wskazówki. Dobra myśl. O. Oby tylko Frau Higel tu nie przyszła. Oskar nas nie skarcił, że zrobiliśmy... takie włamanie. Podejrzewam, że to będzie jeszcze wyższe piętro. No gorzej będzie, jak faktycznie dostaniemy po głowie. Ta kobieta tutaj przyjdzie. O, a co tutaj mamy? Jakiś jeszcze jeden pokój? Wygląda na łazienkę. Tu są jeszcze jedne drzwi. O kurde. Czekajcie, to za nim. Na tym zdjęciu budynek jest częściowo zniszczony. Pewnie zrobiono je po bombardowaniu przed wyzwoleniem Wagen. Wręcz bym powiedział, że całkowicie, tak, maj 1945. Wręcz bym powiedział, że całkowicie zniszczony. A nie częściowo. Nie są to kruzy takie do zera, ale... Czyli tutaj mamy możliwość przejścia, prawdopodobnie do jakiegoś pokoju, który będzie z przodu zamknięty. Ale jeszcze zanim, to się rozejrzyjmy tutaj. O właśnie, na przykład na biurku. Frau Higel pewnie tu sobie odpoczywa. No dobrze. A odpoczywa przy zdjęciu? Jakim? A któż to? Rose'owie i Zimmerowie. Na pamiątkę nierozerwalnej więzi łączącej Rose'ów i Zimmerów. Podpisane przez Adama Z. Okej. I dlaczego ona nam mówiła, że niby nie wie za dużo o Rose'ach, tylko coś tam słyszała? No siedzi przy zdjęciu. Ale ciemno. Dwóch rodzin. Nic dziwnego, wszystkie okna zabito deskami. Jest to trochę dziwne. Dobra, i wejdźmy teraz tutaj. Będziemy mogli przejść do kolejnych drzwi. Czyli na razie się rozglądamy na tym takim pierwszym piętrze. Tutaj mamy kolejne drzwi. Zamknięte czy otwarte? Otwarte. A, okej. To jest... Okej, dobra. Czaję. Na górę. No, tylko mieli chyba faktycznie pieniądze na to, żeby...
wyremontować no część tego budynku, a w zasadzie tylko tam, gdzie prowadzą sklep. Bo tutaj te wyższe piętra, no to zdecydowanie... Nic ciekawego. Ciężko. Jak było, tak jest. A nie, czekaj. Spójrzmy w lustro jeszcze. Lustro popękane, niestety. O, a tutaj nawet okna nie są pozamykane. Nie pozabijane dechami. Podwójne łóżko, dużo miejsca. To pewnie sypialnia rodziców Dany. Gdzie jest pokój Dany? Liczba pomieszczeń się nie zgadza. Może tu nie mieszkała? A tu? Jest i Dana! Tego potrzebuję. No dobra, tylko teraz tak, to jest pod nami. Tego potrzebuję. Znaczy, czy ja wiem, czy potrzebuję zdjęcia Dany? My już wiemy, jak ona wygląda. My chcemy coś więcej niż to, jak ona wygląda. My chcemy wiedzieć, gdzie mieszkała. Gdzie się udała. A przejdę tędy? O, proszę bardzo. Portret rodzinny. To pewnie Dana i jej rodzice. No tak, ale na razie same zdjęcia, żadnych notatników, żadnych informacji, gdzie się udali po wojnie, a w zasadzie czy ona przeżyła i tak dalej. Przepraszam. Okej, okay, no to zostało nam w takim razie albo sprawdzić jeszcze jedno piętro, albo zejść na dół do tej fotografii, bo Kate wspomniała o tym, że no to jest to, czego ona szuka. Chociaż na wyższe piętro pytanie, czy da radę wejść. Sprawdźmy. Jest. A jednak może niekoniecznie. Zamurowane. Pewnie w czasie tego remontu po wojnie, o którym mówiła Frau Higel. Może żeby nie wiało czy coś, no. Ciężko powiedzieć. W każdym razie no, nasz jedyny trop w tym momencie to jest no to zdjęcie, które widzieliśmy z góry. Tylko teraz tak, ono będzie gdzieś tutaj. Wejdziemy tu? Gdzieś na którymś regale. Tu, proszę bardzo. Pytanie, czy nam cokolwiek powie. Sypialnia w tle zdjęcia pewnie mieściła się na strychu. No a tam jest zamurowane. Sądząc po oświetleniu i zegarze za Daną, okna jej pokoju wychodziły na północ. I co nam to daje? Tak, Oskar. Chyba wiem, gdzie jest pokój Dany. Zamurowany? Oświeć mnie, Kate Walker. Więc... Na jednym ze zdjęć widać pokój, ale nie na drugim piętrze. A wiemy, że schody zamurowane w czasie remontu prowadziłyby na inne piętro. To pewnie właśnie tam znajdziemy sypialnię Dany. To całkiem możliwe, tak. No jasne. A może nawet pokój będzie w takim stanie, w jakim zostawiła go Dana. I znajdziemy tam informacje, które nas nakierują. Muszę tylko znaleźć sposób, żeby się tam dostać. No tylko i wyłącznie chyba od zewnątrz. Skoro nie udało ci się nawiązać przyjaźń z Frau Higel, kolejnym krokiem będzie rozejrzenie się na zewnątrz budynku. Masz rację, Oskarze. Chodźmy więc. No to co, ale no teraz pytanie, czy chodzimy dokładnie tą samą ścieżką, którą tutaj przyszliśmy, bo jeśli tak, no to możemy zostać ewidentnie przyłapani na tym, że myszkowaliśmy bez pozwolenia i to wręcz bym powiedział, że wprost bez pozwolenia. Się zapytaliśmy, dostaliśmy odmowę. Jaka zadowolona z siebie. No, lepiej, żeby nas nie zauważyła ta właścicielka. Do widzenia. O, no, o, przepraszam, bo gdzie pani była?
Nie widziałam panią, nie widziałam pani w sklepie. Dobra, na północ, tak? Okna na północ. Czyli to gdzieś tutaj. O, jest nawet jakieś takie rusztowanie. Tylko jak tam się dostać? Potrzebowalibyśmy jakiejś drabiny albo skrzynki. Oskarze, potrzebuję twojej porady. A, tak lepiej. Zdaje się, że schody ewakuacyjne łączą wszystkie piętra. Zgadza się, Kate Walker. Może uda ci się z nich skorzystać. Właśnie to było pytanie do ciebie. Jak? Okej, dobra, tu? Spróbuję czegoś innego. Tu nie. Dobra, coś jeszcze mamy na widoku. Tutaj mamy wyższą kondygnację. To jest to, co nas interesuje. Najwyższy pokój. To co myślisz, Oskarze? Myślę, że wolałbym mieć ciało z dłuższymi nogami. Miałam na myśli to okno na górze. To pewnie pokój Dany. O, jest Katia, tam fortepian. Istnieje duża szansa, że się nie mylisz, Kate Walker. Tylko jak tam wejść? Najszybciej to chyba z dachu. Jest też rynna. Schody prowadzą na każde piętro, także do Dany. Przypuszczam, że zapewne masz rację, Kate Walker. Ty, Oskar, ale wiesz o tym, że ja ci nie poprosiłem o pomoc, żebyś ty mi przytakiwał? Nie damy rady wejść na schody przez okna na drugim piętrze. Są zamurowane. No dobra. A na pierwszym też nie. Nie wejdziemy na schody przez okna na pierwszym piętrze. Tak, Kate Walker. Wszystkie okna niestety są zabarykadowane. No to w takim razie co? Rynna nam zostaje. A tu? Drabina jest wciągnięta. Nie dam rady jej opuścić. No to taki trochę impas. A to co to jest? Jest tam jakiś mechanizm do opuszczania drabiny. Tu jest jakiś mechanizm? To czekajcie, pytanie tylko jak dotrzeć do tego mechanizmu, żeby opuścić drabinę. A? Mówiłem? Rynna to zawsze jest wyjście, co? Rynna prowadzi na Gzyms, a Gzyms na schody. Według moich obliczeń, Rynna nie utrzyma twojego ciężaru. No i nawet gdybyś schudła, Gzyms jest dla ciebie zbyt wąski. Ale dla ciebie nie. Hej, próbujesz mi coś zasugerować? Tak, jesteś za ciężka i szeroka, Kate Walker. Na ten Gzyms. No dzięki, Oskar. O, chłopcu nie ma... Chłop... To już pewne. Samozachowawczy nie będzie zero. Łatwo dostać się do pokoju Dany tymi schodami. Kobiecie powiedzieć, jest za ciężka i za szeroka. Okna na pierwszym i drugim piętrze są zablokowane, a wejście na strych jest zamurowane. Schody ewakuacyjne to jedyna możliwość, Kate Walker. Ale nie możesz wspiąć się po rynnie ze względu na swoją wagę. Musisz jeszcze raz to powtarzać, tak? Już to mówiłeś, dzięki. Nie ma za co, Kate Walker. No, to na górę dostaniesz się tylko po schodach ewakuacyjnych. Trzeba więc opuścić drabinę z pierwszego piętra. No to, a nie możemy rzucić Oskarem? W takim razie pozostaje tylko jedno. Ponieważ jesteś taki mały i lekki, to ty wdrapiesz się po rynnie i przejdziesz po tym Gzymsie. Później aktywujesz mechanizm opuszczający drabinę, żeby ktoś cięższy mógł wejść po schodach. Dokładnie tak. Nie stworzono mnie do wspinaczki, Kate Walker. Jestem automatem precyzyjnym. Daj spokój, Oskar. Tyle razy uratowałeś sytuację w Baranor. To już twoja druga natura. Miałbym się zniżyć do przemieszczania jak jakiś... jak szczur?
Jesteś dobrym i lojalnym przyjacielem, prawda? O! Ja mogę się teraz poruszać Oskarem. Kate Walker, ratuj! Zdaje się, że utknąłem! Okej, jesteśmy w stanie się poruszać pomiędzy Kate... Pomiędzy Spokojnie, Kate a Oskarem. Spokojnie, już idę! Już się popycham. A nie, zaraz. Mamy go wyciągnąć. Wdrapuje się jak zwykła wiewiórka. Co za wstyd! Czy ja wiem? Nowe umiejętności. Wszystko w porządku? Tak, Kate Walker. Muszę tylko... Trzymaj się, Oskarze! Nie rozpraszaj się. Oj, trzymam się mocno. Wierz mi. Naprawdę. Musisz teraz skoczyć, Oskarze. Szybko! Brawo, Oskarze. Dobrze, że jesteś cały. Powiedzmy, że można to tak ująć, Kate Walker. Cieszę się, że zachowałeś pozytywne podejście. No dobra, a jak tu przeskoczymy? Do niczego. Muszę znaleźć inną drogę. Jak inną drogę? To znaczy... Okej. No nie mów mi, że znowu będziemy lecieć po tej. No i znowu wspinaczka w górę. Uważaj, Oskarze! Im wyżej, tym ciężej będzie spaść chyba, co? Ciekawe, czy to faktycznie może zaboleć automat. O, gołąb! Nie jest dobrze. O, ojej. Nie cofaj się. No, panienko. Bądź odważny. Zatem, proszę pani, przepraszam. Więc, pani ptasiek, przepraszam. Mogłaby się pani przesunąć? Przepraszam. Będę potrzebował pomocy. Kate! Zrzuć na tego gołębia. Wiesz... Jak mam przegonić tego gołębia? No na przykład, nie wiem, wygrzebać coś ze śmieci i dać mu do jedzenia. Jak to nie działa? Nie. Jak to nie? A, kamieniem w gołębia. No to już kurde Greenpeace tutaj nadjeżdża. Nie mogę tym rzucić w gołębia. Ale może wykorzystam to inaczej. No. Nieźle. Ha! Chyba się udało. I teraz po schodkach w dół. Nie ma żadnego problemu. Spuszczamy drabinę i już Kate weźmie wszystko w swoje ręce. Może to ciało się sprawdzi. Tylko nie wypadnij. No tak, bo on ma za małe nóżki, żeby po schodach łazić. A nie, a może jednak... A tu nie będzie potrzeba jakiegoś na przykład klucza? No jasne, że jest potrzebny klucz. A my mamy klucz. Jej! Oskar pomocny. Dzięki, Oskarku. Chodź do torby. No tylko, żeby teraz będziemy musieli... Zamknięte, no jasne. No właśnie, jakoś rozwalić te... To okno. Ha! Nie mamy czym! Nie. Kate Walker, gdybym miał być kulą armatnią, byłbym wyposażony w ląd. To niestosowne. Tylko schowaj głowę. Raz. Gdyby Hans Vorarlberg mnie teraz widział, dwa, to... Dwa, trzy! A nie mogłeś w łokciem, tak jak to w filmach? To niegodne! Ojej! Ojej! Doprawdy. Czy tak się traktuje inteligentny automat? No nie, gdyby pan Vorarlberg mnie teraz widział. To co by zrobił? Powiedziałby, znów uratowałeś sytuację i przeszedłeś samego siebie, Oskarze.
Dobra. Spróbujmy się dowiedzieć, co się stało z Daną, kiedy opuściła... Nie ma wątpliwości. To był właśnie pokój Dany. No, tu ćwiczyła na fortepianie. Ćwiczyć. Okej, okay, tutaj mamy możliwość... A, brakuje fragmentu. Coś tutaj jest. Junta miała na mnie, niż sądziłam sobie, informację. No, zdecydowanie potrzebujemy całości tej informacji. Z Akademii Muzycznej. Symbole muzyczne, ale raczej nie mają związku z dyplomem. No nie, jeden z tych symboli chyba był namalowany na tym bruku takim, nie? Okej, okay, dobra, już wiem, okej. Okay. Nie, nic z tego. Mm-hmm. Może elementy na kółkach mają różną grubość. Ciekawe dlaczego. Czekajcie, obejrzyj. Ale tu jest coś ciekawego. Czekajcie, zobaczmy, jak ten dyplom wyglądał z tyłu. Czyli taka nutka, później nie wiem, co to jest. Później jakiś taki łabądek, uśmieszek i nutka. Łabądek, uśmieszek i nutka. A to nie wiem, co to było, kurczę. Musiałbym jeszcze raz się przyjrzeć na ten dyplom. Jest zaszarpane, kurczę. Ciężko powiedzieć, cóż to mogłoby być. To mogłoby być to w zasadzie. Kurde, bardzo dużo tutaj jest tych opcji. Nie, nic nie. Z tego. Może mogłabym wykorzystać wskazówki, które znalazłam. Tak. Ale tak, coś tak. Mi podpowiada, że w pokoju kryje się ich więcej. No dobra, no to jak tak ci podpowiadam, to zaraz do tego wrócimy, bo jeszcze faktycznie wszystkiego w pokoju nie znaleźliśmy. Może coś jeszcze będzie, jakieś informacje. Pokój został splądrowany, pewnie przez brązowy cień w czasie pogromu. Boże, mam nadzieję, że Dany tu nie było. O! Odbicie w lustrze. Pod łóżkiem coś jest. To wyciągaj. Nie dosięgnę. Może je przesunę. Dasz radę? No tak... Takie ciężkie to łóżko to nie jest. Bez przesady. Dobra, i druga część tak lepiej. Tego... Przeczytaj. Tak jak teraz o tym myślę, Junta miała na mnie większy wpływ niż sądziłam. Zapisuję sobie informacje tak, jak mi radziła. I tu jest jakoś zakolorowana część mechanizmu. Pytanie, czy nam to cokolwiek da. Tutaj? Nic? No tylko i wyłącznie ten kufer nas teraz interesuje, tak? A wyjdziemy stąd? Nie mogę teraz wyjść. No dobrze. Zablokowało się. No nie, nie powiedziałbym, że się zablokowało. Elementy na kółkach mają różną grubość. Ciekawe dlaczego. A czy to jakkolwiek ma coś wspólnego z... Aha, to nas interesuje. A czy to jakkolwiek wędruje? Tak, to wędruje. Czekajcie, to wędruje. Nie ma tego. To chyba nie tu. Też nie tu. Też nie tu. Nope. Nope. No kurde, co jest z tym? Elementy na kółkach mają różną grubość. Ach, nie otwiera się. Przecież zebrałam już wszystkie wskazówki w pokoju. Powinnam im się przyjrzeć. Są wśród innych moich dokumentów i przedmiotów. Cicho tam.
Dobra, czyli mamy tak. 4 wystające, jeden z nich to biały, 2 i 1. 4 wystające, 2 i 1. 4 wystające, 2 i 1. Ty, no jaja sobie kurde robią, czy jak? Dyplom. No jest ta nutka. Łabądek, uśmieszek i nutka. Nutka, to. No tak, no kurde, jedno z tych musi na pewno pasować. Ewentualnie. Co tutaj jest? Tak wyciągnięte w dół trochę. To może być albo to, albo to, ewentualnie to B. Nie otwiera się. A jestem pewna, że kombinacja symboli jest właściwa. Pewnie muszę zrobić coś jeszcze z tymi kółkami. Elementy na kółkach mają różną grubość. Ciekawe dlaczego. Czekaj. Kurde, co? Jak elementy na kółkach mają różną grubość? Zablokowało się. Elementy na kółkach mają różną grubość. Czyli co, w innej kombinacji to musi być? Czyli na pewno, czyli będzie to B. A, tu są w ogóle inne te. Czekajcie, tu są inne. A, czekaj. Tak. Są o innej grubości. Dobra, teraz czaję. Tak, powtarzają się te znaczki. Czyli na przykład tu jest B takie mocno wyciągnięte. I to jest w zasadzie jedyne B takie wyciągnięte. Nie, tu jest jeszcze jakieś B. Czekajcie, tu jest B, a nad nim nutka. Nie, no to jest chyba to B, to jest to jedyne. Ale tu z kolei mamy na przykład dwa. Jeden jest tu, drugi jest tu. A widzicie. Czyli tu trzeba będzie pokminić. Tu jest ten uśmieszek i tu jest uśmieszek. No właśnie. I tutaj mamy tak. Dobra. Czyli ta nutka coś zmienia. A ta nutka? Nie, ta nutka nie. Wydaje mi się, że to raczej nie będzie tą. A ta? Muszę zaobserwować, co się tak naprawdę zmienia. Tu mamy 4. No to jedno musimy, kurde, wykminić. Tylko pytanie, które to jest na dole. Raz, dwa, trzy, cztery. Czwarte od góry jakby. Raz, dwa, trzy. To jakby to musimy zmienić. No ale to jest tylko jedno jakby. No ten ptaszek jest w zasadzie tylko jeden. A B? Jeszcze jest jakieś inne? No B jeszcze jest takie. A to jest w zasadzie tylko chyba to jedno. Tak, ptaszek jest jeden, B jest jedno. O! Czyżby to było to? Tak! Nice! Zablokowało się. Co? Jak? Utknęło. Uż ty kurde. Aha, dobra, bo to jest tego rodzaju kufer. Okej.
Jeszcze tu. No. Cyk. Mamy to. Dziennik. Pytanie, do którego momentu go prowadziła. Napisano to niedługo po jej pobycie w schronisku. Czyli dalszą historię będziemy mogli poznać. List od Leona. Więc odpisał Danie po tym, jak ekspedycja opuściła Kantar, stolicę Baltajaru. Płaskowyż Baltajaru. Koniec października, 37 rok. Mój drogi przywiśniegu. Żałuję, że nie mogę częściej do ciebie pisać. Ani otrzymywać od ciebie wieści. Jestem teraz w miejscu, w którym prawdopodobnie nie był jeszcze żaden współczesny człowiek. Z przykrością piszę, że nie będę mógł wrócić do Europy z resztą ocalałych. Dlaczego? Wspomnienia. Baltajar Góra, jesień 37. Czyżbyśmy się wścielali teraz w tego gościa? Doszli gdzieś... W czasie ekspedycji stało się coś złego. Ponoszę za to częściową winę. Mimo wszystko chciałbym, żebyś znała moją wersję wydarzeń. Po długiej wędrówce rozbiliśmy obóz u progu wysokogórskiej doliny. Rosły tam azalie. Wszyscy świadkowie byli zgodni. To właśnie w tym miejscu najczęściej widywano Goruna, słynnego człowieka gór. Taki trochę yeti może. Przez wiele tygodni bezskutecznie przeczesywaliśmy każdą dolinę i górę wokół obozu. Zbliżała się jesień, rzeki zaczęły zamarzać u brzegów, a perspektywa powrotu z niczym po tylu znojach stawała się coraz wyraźniejsza. Już nikt nie żartował jak na początku wyprawy. Ludzie stali się marudni i spięci. Zwłaszcza nasz szef, Reinhard Berger. Nie wyglądają na spiętych. Do roboty, Leon. Kolejny dzień szukania wiatru w polu. Lepiej zbiorę rzeczy, zanim wyruszę.
no, przed wyruszeniem w drogę należy zebrać rzeczy. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. A my widzimy się, mam nadzieję, już jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Do zobaczyska. Bye, bye.